tym poradniku pokażę Wam, jak obejść wymagania dotyczące odpowiedniej generacji procesora oraz modułu TPM 2.0 podczas instalacji Windows 11. Pamiętajcie jednak, że wymagany jest TPM minimum w wersji 1.2. Ja co prawda posiadam 2.0, ale na potrzeby tego filmu dezaktywowałem to w BIOSie i mamy tutaj komunikat, że nie spełniamy właśnie tych dwóch wymagań. Otwieramy więc Start i wpisujemy polecenie regedit. Teraz musimy przeklikać się przez odpowiednie klucze rejestru, a są to kolejno: HK Local Machine, System, Setup, i zatrzymujemy się na kluczu MoSetup, na którym klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy nowy, wartość DWORD 32-bitowa. Teraz nasz klucz musimy nazwać Allow Upgrades with Unsupported TPM or CPU, dokładnie uwzględniając wielkość liter. Możecie to oczywiście skopiować z opisu pod filmem. Tam też macie wszystkie ścieżki i dokładną instrukcję. Teraz wchodzimy w nasz nowo otwarty klucz i ustawiamy wartość na 1. Wystarczy teraz uruchomić nasz komputer ponownie. I jak widać, nasz instalator przeszedł przez sprawdzanie komputera prawidłowo i możemy już przejść do właściwej instalacji systemu Windows 11. Dziękuję za obejrzenie i zapraszam do innych moich filmów.